słuchajcie, dzisiaj kolejny vlog i jak widzicie, śnieg nam tutaj pada. Na kogucie widać, o, że pada. I ja daję kurką śniadanko. Tam w ogóle biały sileczek się za niedługo wtopi w tło. Ja daję kurkom śniadanko. Niech jedzą, niech mają coś ciepłego w ten zimny dzień. Moi drodzy, zobaczcie, tutaj mamy pełno kurzych śladów na śniegu. Pokazuję wam to, bo w sumie fajnie to wygląda, jak widać, że kurki tutaj sobie dreptały. A sileczki w ogóle nie boją się śniegu. Tutaj ta sileczka nasza żółta cała jest w śniegu. A jakby kurkom było na przykład za dużo śniegu albo za zimno, oczywiście oprócz tego, że mają dwa kurniki, w których mogą się schować, to tak jak teraz tutaj sileczki korzystają, mają ten wybieg otwarty i on tutaj jest już cały osłonięty płachtą, żeby im tutaj po prostu nie wiało, żeby w zimę właśnie i jeszcze na razie teraz mogły się tutaj schować. Oprócz daszku, który możecie tutaj zobaczyć, standardowo mamy tutaj stolik, a pod stolikiem mamy paletę, na której mogą sobie kurki stanąć, żeby im nóżki nie marzły od zimnej ziemi. I to jest jedno miejsce, w którym mogą się schować. Wiadomo, mogą też się schować pod ławką, ale przystanek też jest dobrym miejscem, w którym mogą się schować, ponieważ mamy tutaj szyby. Tutaj chciałam wam jeszcze pokazać, że ta szyba na górze przystanku jest cała ośnieżona. Jak widzicie, mamy dzisiaj dużo, dużo śniegu. Tam kogut się nam topi, tu austrorobka idzie i też. Ponieważ tutaj mamy śniadanko i już je dajemy kurkom. Dobrze, moi drodzy, więc tak, kurki jak widzicie jedzą swoje śniadanko. Tam miały kapustę kiszoną. Kury ogólnie uwielbiają kapustę kiszoną, wszystko co kwaśne kury uwielbiają. Ale chciałam wam powiedzieć, że mają tutaj ścieżki. I w sumie jak w zeszłym roku, ale jak widzicie, legwary na przykład chodzą sobie po całości, austrolorpy też. W sensie nie przeszkadza im w ogóle ten śnieg, że jest aż tak wysoko, ale jakby jednak no nie chciały sobie aż tak bardzo mrozić tych nóg, to mają tutaj możliwość pochodzenia sobie po odśnieżanych ścieżkach. Tam nie wiem, czy widzicie, ale tam w największym śniegu idzie austrolorpka. Zobaczcie, całe nogi ma zaśnieżone. I ta legwarka, nie ta jarzębata, tylko ta ruda, tam idzie. To ta legwarka, mimo tego, że wam jej teraz nie pokazuję, to wam o niej powiem. Właśnie chodzi o to, że ona wykombinowała, że śnieg to woda i zamiast pić spoidła, to po prostu zjada śnieg. Ale nie wszystkie kury są tak inteligentne, bo na przykład Grinchel, tylko muszę wam ją teraz znaleźć. Tutaj idzie nasza Grinchel. To wcześniej na miejscu tej miski stało właśnie poidło. No i ogólnie chciałam się go pozbyć, w sensie chciałam je stąd zabrać na zimę, schować do kurnika. No bo wiecie, zamarznie i pęknie, bo to było plastikowe. No i postawiłam właśnie tą miskę obok tego poidła.
Ja wam może będę pokazywała kura, będę wam mówiła o tym. Ponieważ mimo wszystko wydaje mi się, że kury są jednak ciekawsze i chciałam powiedzieć, że postawiłam właśnie koło tego poidła, no i ona próbowała się napić. Ale nie próbowała się napić z tej miski, w której była woda i z której mogła się napić, tylko po prostu próbowała rozdziobać ten lód. I dopiero w momencie, w którym postawiłam tą miskę z wodą na miejscu tego poidła, to dopiero ogarnęła, że tam jest woda. Tutaj, jak widzicie, kurki chowają się w przystanku, a ja tej dynki muszę się stąd pozbyć. Jedyna kura jakakolwiek, która skubała tą dynkę, no to właśnie ta nasza piratka. Raz może jeszcze ta Sasexa ją skubnęła, ale tak to im dynka w ogóle nie smakuje. Przynajmniej moim. Moi drodzy, ja mam tutaj jedzonko dla kurek, idziemy im je dać i muszę wam coś opowiedzieć. Ponieważ nie zawsze mam za sobą kamerę, nie codziennie, nie bez przerwy, tam jest tutaj jedzonko kurką. Nie codziennie mam tą kamerę i no akurat wczoraj nie miałam, a sytuacja była naprawdę mega fajna, bo dałam kurkom jedzonko i dałam je w miseczce. I nasz piękny kogutek zobaczył, że kurka, czekajcie, która to kurka, ta tutaj Sasexa. O, bo nie tamta, tylko ta, że ona po prostu stoi sobie z boku i boi się podejść, bo dała mi w miseczce, one tam dookoła stały, no i nie było miejsca. No i kogucik sobie właśnie chodził tak jak teraz w kółko, a nie, teraz biegnie gdzieś tam, ale ogólnie chodził sobie w kółko koło nich, no i zobaczył, że ta Sasexa stoi obok i dosłownie wepchnął się pomiędzy kury, złapał kawałek cebuli i zaniósł pod dziób tej tutaj Sasexie. Naprawdę mega żałuję, że nie udało mi się tego nagrać, ale byłam dosłownie w szoku, nie spodziewałam się czegoś takiego. Ale bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. No, zmienił się i to bardzo, bo wcześniej sam jadł, głównie odganiał kury od jedzenia, a teraz chodzi sobie w kółeczko, pilnuje porządku. One tutaj jedzą, a on sobie tutaj stoi i pilnuje. Jak coś się dzieje, to zaraz jest, nie pozwoli się kurom bić. Jak ktoś coś robi jego kurce, na przykład jak podnoszę jakąś kurkę, to zaraz też przychodzi i patrzy, gdzie ja mu tą kurkę zanoszę i idzie po prostu za mną i pilnuje, co ja z tą jego kurką robię. Także się zrobił z niego niezły opiekun. No, ale fajnie, cieszę się i ciekawa sytuacja i naprawdę się nie spodziewałam, że no taki gest zrobi kogut po prostu. Patrzcie, jaką kura sobie tutaj grzędę znalazła pod stołem. Aczkolwiek wydaje mi się, że taką najlepszą grzędę mają tutaj. Tutaj sobie też często siadają, szczególnie legbarki. Wiecie co? Ja myślę, że ta sileczka Red Pile to będzie kogutek. I po wyglądzie, i po jakimś takim zachowaniu i tak dalej, to wszystko wydaje mi się, że to będzie po prostu koguteł. Ruda na pewno jest kurka, ale... Znaczy żółta jest na pewno kurka, ale Red Pile będzie kogutał. Zawsze lepiej jest się ucieszyć, że a jednak okaże się, że to kureczka, a nie myśleć cały czas, że jest to kureczka, a potem okaże się, że jest to kogutał. I ja bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Zapraszam was do oglądania kolejnych.